właśnie dzisiaj Polska ma podpisać Sojusz Północnoatlantycki. Do granicy podchodzi prezydent Polski, Aleksander Kwaśniewski. Wchodzimy do NATO, wracamy tam, gdzie jest nasze miejsce. Bo sojusz to wspólna siła w imię wspólnych wartości. Pomyślmy o przyszłości, z nadzieją, ale i twardym postanowieniem zapewnienia lepszego XXI wieku. Dziś w NATO, jutro w Unii Europejskiej, razem to osiągniemy. To wielki dzień dla milionów Polaków, rozproszonych po wszystkich kontynentach. Polska na zawsze wraca tam, gdzie jest jej miejsce, do wolnego świata. Przemiany we wschodniej Europie skłaniają do ponownego przemyślenia stosunków państw NATO i Układu Warszawskiego. Sojusz jest otwarty i gotów dzielić się z Wami korzyściami płynącymi ze wspólnoty bezpieczeństwa i współpracy. Gdy 12 marca w 1999 roku został podpisany w Independence, USA, Bronisław Geremek ten dokument złożył na ręce Amerykanów. Polska weszła do NATO.